A, daj tatę 2 złote, nie szkoda, tatę 2 złote, nie szkoda. A właśnie, że szkoda, kurczę, 2 złote. Cześć, witam was, fany wszystkiego, co chińskie na moim kanale. Dziś widzimy się w kolejnym odcinku WTF. No i cóż, jeżeli dziwi was to jajo, to widać, że jesteście w miarę nowi na kanale. Jeszcze na starym kanale, czyli o nazwie Legozaur, gdy jeszcze robiłem serię WTF. Tam pojawiło się takie, to było jedno z pierwszych właściwie jajek, coś tego typu. I teraz będzie trochę gadania, więc jeśli nie chcecie gadania historii tego kanału, to przesuńcie tak 3 minuty w przód, co najmniej. Kochani, do tego piję. Otóż jest to jeden z pierwszych zestawów, od którego zrodziło się zestaw, kanał właściwie WTF. Otóż będąc nad morzem w Międzyzdrojach w 2017 roku, gdzieś tam właśnie wypatrzyłem takie, albo w 16 to jeszcze było chyba nawet, no nieważne, pamiętam, że to były Międzyzdroje, wypatrzyłem takie kulki i mówię, kurczę, to jest idealne, wiecie, to pochodzi z takich automatów, gdzie się rzuca 2 złote, wlatuje się randomowa kulka i w niej jest jedna z kilku zabawek. Chyba w 2016 to było jeszcze. No i ta kulka zawiera coś randomowego. Wtedy mi się trafiła tragiczna, metalowa w ogóle szabla, pomimo tego, co tam było na opakowaniu. Takich kulek u mnie na kanale już były 2, więc serdecznie was odsyłam do obejrzenia ich w tym momencie. No i to był jeden z zestawów, od którego zaczęła się historia właśnie z WTF Klotz. Właśnie z w ogóle serią WTF na kanale. No jadąc sobie dalej, ten akurat, ta kuleczka pochodzi aktualnie z Gdyni, albo z Gdańska? Gdyni. Pochodzi z Gdyni, również kupiłem ją za 2 złote w automacie z fręcikami. No i cóż, tak śmiesznie dopiero rzucam ją dopiero dzisiaj, choć kupiłem ją w wakacje. Tak stwierdziłem, kurczę, mija równe pół roku od tego czasu, jak ją kupiłem i za równe pół roku znów będę na wakacjach. No to tak mówię, czemu by sobie nie rzucić akurat w tym dokładnie międzywakacjowiu tejże kulki. Tak też oto stwierdziłem i tak też oto robię. Dodatkowo jest to pierwszy zestaw chyba, czekajcie, nie bezpośrednio po jego kupnie postanowiłem o otwarciu kanału WTF Klotz, bo to było po Tomuaki, tu będziecie mieli odnośnik. Natomiast mimo wszystko to jest też bardzo ważny zestaw w tej całej historii, bo on był jakoś bardzo blisko tego wszystkiego i on miał być w ogóle jako pierwszy na tym kanale i do... Dobra, kochańcy, koniec tak historii, musicie jednak po prostu wiedzieć, że ta kulka jest bliska memu sercu. No i dziś nie przedłużamy, otwieramy sobie tą kuleczkę, zobaczymy, co my tutaj za 2 złote możemy wylosować. Niewiele droższe są te zestawy z AliExpress, które ostatnio możecie u mnie oglądać, a niektóre z nich są nawet całkiem ok, szczególnie jeśli chodzi o wykonanie. Natomiast tu mogliśmy wylosować, jak widzieliście na obrazku, albo jakiś mały zestawik, nawet jakieś zwierzątko, czy po prostu hipki. Ja już tu widzę, że trafił mi się hipek. Jest to wyjątkowo znacznie i tak lepiej niż to, co mieliśmy do czynienia z Ninjago, o których tu wam wspominam, które były pierwszą kulką na moim kanale, gdzie po prostu mieliśmy metalową tandetną szablę. Naprawdę to było straszne, bo ona nawet nie pasowała hipkom do rąk i tak dalej. To było, to jeden z najgorszych rzeczy, jakie mogłem się trafić. Wiecie, 2 złote, no niby pieniądz, nie pieniądz, mały pieniądz, no ale zawsze szkoda pieniądza. Spójrzmy, jeżeli się przyjrzymy temu już czemuś, co mi to przypomina takie porcelanowe jeszcze zabaweczki z jajek niespodzianek z lat 90, gdy były one fajne. Spójrzcie, jakie tragiczne niedomalowania tutaj mamy. W ogóle żadnej też instrukcji, żadnej informacji, że możemy umrzeć. Znaczy dobrze, widocznie nie możemy umrzeć od tego czegoś, ale patrząc na to, zaczynam się zastanawiać, czy nie możemy od tego jednak umrzeć. Wsadzamy sobie tułów, całkiem ciekawie budowany, widzicie, tak robiony. A, dobra, przynajmniej weszło, dobra. Trzyma się to przynajmniej stabilnie w miarę. Robimy sobie tułów. Czy tułów jest tak samo tragiczny jak nóżki? O tym się przekonamy, o ile nam w ogóle... Dobra, wejdzie, ale bardzo ciężko. Jak jest malowany tułów? No, też nam to niczego, że tak powiem, nie urywa. Nie wiem, czy ten kolor tej skóry tu miał być identyczny jak nóg, ale jeżeli miał, to nie wyszło zdecydowanie. Tu już wygląda, jakby ta dziewczynka była w zaawansowanej fazie rozkładu. No przykro mi, ale tak to wygląda. No wygląda to źle, kochani. Wygląda to źle, łapki mam w ten sposób. Znaczy ja mówię, wiecie, to jest prosta zasada. Jesteśmy nad morzem, 2 złote. A, daj tatę 2 złote, nie szkoda, tatę 2 złote, nie szkoda. A właśnie, że szkoda, kurczę, 2 złote, bo 2 złote do 2 złote i mielibyście lepszą podróbkę, albo jeszcze 2 złote i mielibyście coś za dychę, na przykład gazetkę, których ostatnio u mnie też pełno na bazowym kanale. No cóż, rączki. Znaczy powiem tak, przynajmniej chodzi to ok. Widzicie, rączki się trzymają w powietrzu, gdy już je podniesiemy, z tym nie mamy problemu. Nie odpadają same, chociaż dłonie się w żaden sposób nie ruszają. No ale ten na drugi jest po prostu słaby. O ile koszulka wygląda lepiej od nóg, o tyle te nogi to po prostu jest jakiś żarcik. Buzia, no trochę jakby ta dziewczynka miała świnkę.
przy tym braku nosa, jeszcze taka napuchnięta, tego troszkę. No i włosy białe wiedźmińskie. O ja, takie akurat by się przydały w moim mocku wiedźmińskim, które już chyba od 2 lat zapowiadam. No jak Maciek się robi powoli. Mamy wyjątkowo tu dziwne, patrzcie, tu mamy na kucyk wejście, znaczy na pomponika czy jakiegoś innego. Włoski całkiem okej, okay, tu nie ma co gadać, natomiast tak dziwnie odstają. Nie wiem, czy macie też takie wrażenie, ale może ja źle, że tak powiem, wkładam. Ale włoski są absolutnie niekompatybilne. One nawet tutaj nie robią klik, wiecie, o co chodzi. Pomimo tego, że mamy tu dziurkę, jakbym nie próbował, on próbuje tu. Teraz niby jest okej, okay, ale. No teraz niby jest okej, okay, ale lekkie muśnięcie tych włosków i one wychodzą, wypadają, więc włoski, no bo nomen omen to oczywiście jest guma, no nie trzymają się za dobrze, więc no dziewczynka ze świnką i jeszcze gorszymi chorobami, bo, no bo łysa, nawet peryłka jej nie pomoże ukryć chorób, które ma w sobie, tych chińskich chorób, w żaden sposób spada co chwilę, ile postawiłem na półce, no nie, nawet na półce to nie wygląda dobrze, chociaż gdyby tak sobie stało na półce i nic ze sobą nie robiło, no pół biedy, ale po prostu wygląda to, widzicie, jak jakaś dziewczynka ze świnką z plamami na nogach, nieładnie domalowana, inny kolor tu, inny tu, inny tu, inny rąk, to po prostu czterokolorowa, ja rozumiem, że tolerancja i tak dalej, ale no, kurczę, a te włosy to już po prostu tragedia, widzicie, spójrzcie tylko lekko, o, widzicie, lekko to typłem i kurczę, po temacie mamy, no jest źle, kochani, nie ukrywajmy, jest źle, wykosztuje to 2 złote, więc no nie popatrzymy się tak, jak kupilibyśmy coś za dychę i byśmy płakali, że jest słabe, a to po prostu jest, kurczę, słabe, nawet jak na zabawkę za 2 złote, nawet jak na chwilę, to szczerze życzę, żebyście zaraz po wyłowieniu tego zgubili to. Nie, to jest słabe po prostu, no. Ciężko się tym bawić, mówię, no, inne kolory, fryzura łatwo spada. Gdyby nie to, to byłoby ok, bo plastik jeszcze w miarę daje radę, choć już to jest słabsze niż to z Lego. No, generalnie nie polecam. Jeżeli będziecie nad morzem, oczywiście jako ciekawostkę możecie sobie kupić takie coś za 2 złote, ale nie szykujcie się, że to będzie fajne, czy że zostanie wam to na jakieś lata, czy pobawicie się tym niesamowicie jak fajnie, bo po prostu nie. Dzięki za kolejny wspólny odcinek, za to mogliście mi dać szansę przybliżyć wam te moje historie WTF-owe. Niebawem zrobimy sobie Q&A, co ciekawe, i tam przybliżę jeszcze może więcej historii tego kanału. Będzie pewnie ciekawie, więc no cóż, dzisiaj wam trochę historii przybliżyłem i będzie więcej. Ale jak będziecie nad morzem, naprawdę odłóżcie na lepsze podróbki albo odłóżcie lepiej na Lego. Dzięki za kolejny wspólny odcinek, bye!